Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Jak mogliście zobaczyć, byliśmy w zoo w Blijdorp w Rotterdamie. Byliśmy wczoraj, nie udało mi się nic nakręcić, ponieważ mieliśmy naprawdę zakręcony dzień wczoraj. Trochę taki spontaniczny, bo na początku byliśmy w zoo, potem pojechaliśmy kupić farby, bo odnawiamy naszą kuchnię. I zabrakło nam farby, więc pojechaliśmy. W związku z tym, że chcieliśmy to dzisiaj dokończyć, pojechaliśmy kupić tą farbę, ale okazało się, że było tylko jedno jeszcze takie opakowanie tej farby w jednej miejscowości, a tutaj w pobliżu nigdzie nie było, więc z tego względu, że pojechaliśmy tam rowerami, stwierdziliśmy, o, jest ładna pogoda, ok, już nam się nie opłaca jechać wtedy z powrotem do domu, brać samochód i jechać tam do Berendrechtu. To stwierdziliśmy, że pojedziemy tymi rowerami. Trochę wiało, powiem Wam, więc pod wiatr nie była to jakoś wielka przyjemność, ale było słonecznie, mieliśmy dobre humory, więc nie bardzo nam to przeszkadzało. Udało nam się dostać od razu właśnie to ostatnie opakowanie tej farby, na szczęście. I co? I ponieważ no, byliśmy w Berendrechcie, jest również obok tego sklepu budowlanego praktycznie IKEA, więc postanowiliśmy, że skoro już było dosyć późno, było gdzieś 5-6, no to zjemy tam od razu sobie jakiś obiad. Nie będziemy na głodnego wracać, wyczerpani, zmęczeni. Więc poszliśmy sobie jeszcze do IKEA, głównie tak pochodziliśmy sobie trochę, ale nie jakiegoś z powodu, że coś tam potrzebowaliśmy. No i spędziliśmy tam trochę czasu, zjedliśmy sobie na spokojnie, pochodziliśmy sobie z małym trochę po tej Ikei. Kupiliśmy fajny w sumie pokrowiec do przechowywania poduszek zewnętrznych, także to jedyna rzecz, którą udało nam się kupić. I słuchajcie, wracaliśmy z powrotem na parking rowerowy i co się okazało? Mój mąż został okradziony. Także no, mieliśmy naprawdę świetny dzień wczoraj, humory nam dopisywały i mówię, pogoda była cudowna, ale po prostu to nam wszystko zmieniło nasze humory od razu. Nie było to jakieś kradzież, jakichś drogich rzeczy. Było to po prostu taka jak gdyby kieszonka, którą mój mąż zawsze zakładał na ramy roweru, gdzie mógł sobie właśnie przechowywać czy telefon, czy portfel, czy klucze, coś takiego. I on oczywiście zawsze to opróżnia, gdy chodzimy, wszystkie rzeczy te zabiera ze sobą, ale to naprawdę była taka fajna, poręczna i dobrej jakości. No ale to było na stałe, jak gdyby przymocowane do roweru. Znaczy na stałe, na rzepę, no. Więc okej, każdy to mógł rzeczywiście zabrać, ale miał on jeszcze więcej takich rzeczy i nikt tego nie zabrał. A to właśnie tak, a to była jego ulubiona, więc trochę był tym wkurzony. Drugą rzeczą, co było dla nas szokujące, ponieważ on tym rowerem też jeździ do pracy i miał tam płaszcz przeciwdeszczowy. Rękawiczki i takie dosyć fajne, bo on jest jeszcze z czasów wojska. Takie naprawdę też super dobre jakościowe rękawiczki i taki komin, taki wiecie, taki szal, który się przez głowę zakłada. No i ktoś mu to ukradł, wyobrażacie sobie? Zostawił tylko spodnie przeciwdeszczowe. Także no, byliśmy trochę w szoku, bo mieliśmy i farbę w tych torbach i nikt tego nie zabrał. Mieliśmy kask małego w mojej torbie, też tego nikt nie zabrał. No okej, trochę jesteśmy winni, bo to trzymaliśmy w tej torbie, ale to są takie rzeczy, które też jak ktoś ukradnie, to się nic wielkiego nie stanie, więc jakoś nie przeżywaliśmy tego specjalnie, ale przeżywaliśmy po prostu sam fakt, że to się stało. I tak zastanawialiśmy się, kto to mógł zabrać i na pewno nie starsza osoba, bo jakby to była starsza osoba, to by zabrała też farbę, ponieważ to jest droga farba i no ludzie bardziej już starsi znają znaczenie takich rzeczy, które zawsze mogą się do czegoś przydać. Więc podejrzewamy, że po prostu jacyś młodzi ludzie albo nie sprawdzili wszystkiego, bo ktoś może przyszedł, podjechał tą rowerem, więc nie wiem, ale no byliśmy w szoku i była to taka dosyć niemiłe wydarzenie na koniec tego dnia. Na szczęście, jak już dojechaliśmy do domu, to już trochę te emocje opadły i jakoś to nie przeżywamy tego jakoś specjalnie mocno, ale no taka sytuacja miała miejsce, więc to było trochę takie rozczarowanie na koniec takiego fajnego dnia. Coś takiego. No ale dobra. Dzisiaj z kolei właśnie... Dobrze, że nam tej farby nie ukradli. Dzisiaj zabieramy się za malowanie. Muszę po prostu jeszcze jedną część tutaj, gdzie jest zabudowana lodówka i zamrażalka, pomalować. Te fronty. Ale powiem wam szczerze, jesteśmy tacy zmęczeni dzisiaj. Po takim intensywnym dniu wczorajszym. Naprawdę jesteśmy tacy... do niczego trochę. Nawet mały widzę, że tak jest bardzo mało ochotę na cokolwiek. I planowaliśmy jeszcze wieczorem wyjechać sobie na plażę, ale nie wiem, czy to się uda, ponieważ dzisiaj jest trochę chmur na niebie, wczoraj było błękitne niebo. Jest też taki wiatr, więc nie wiem, czy... Jest dosyć chłodno, bo jechałam jeszcze po wałki do sklepu rowerem i było, muszę przyznać, trochę chłodno. No dobra, mamy w końcu kwiecień, nie mogę oczekiwać tu letniej pogody cały czas, tak jak wczoraj. Także dopijam kawę i zabieram się za te fronty i generalnie będziemy mieli praktycznie całą kuchnię skończoną, ale wszystko pokażę wam w oddzielnym filmie, jak wygląda cały proces odnowy tej kuchni, więc wszystko będzie. Dobra, tymczasem zabieram się